Jest to ogólnoświatowa akcja Ruchu dla Radości, zaczerpnięta z Francji, a nazywa się Danse en Corps. Nie powiem tego dobrze, ale właśnie tak jest. A możecie znaleźć nas na naszej grupie na Facebooku Danse en Corps Wrocław. Chcemy pokazać, że jesteśmy wolni, że pomimo tej całej sytuacji na świecie, my mamy w sobie radość, my mamy w sobie coś więcej, co chcemy pokazać światu, że świat jest piękny, że ludzie są cudowni. Jak widać na załączonym obrazku, wystarczyło skrzyknąć ludzi i już pokazujemy, że te najwznioślejsze, najpiękniejsze emocje są z nami. W miastach Europy zaczęło się we Francji, nosi nazwę Danse en Corps. Ludzie spotykają się, wychodzą razem na ulicę, żeby śpiewać, żeby się bawić, żeby łączyć się razem, żeby podnosić wibracje w radości, w takim poczuciu jedności. I o tym jest dzisiaj i o tym są teraz te czasy też. Bardzo ważne, żeby się łączyć, żeby czuć, że nie jesteśmy sami, że tworzymy rzeczywistość, że tworzymy nowy świat. Także to jest to, co robimy. Totalny spontan. Ludzie dobrej woli, z otwartymi sercami, przyjaciele. Umysłu i takim pozwoleniem sobie na to, żeby tworzyć właśnie świat. Tak czuję. I po to jest tam ta wolność nam czasami odbierana, lub sami sobie ją odbieramy w jakiś sposób, żebyśmy mogli znowu ją odzyskać i poczuć, co to znaczy.
zapraszamy w czerwcu jeszcze raz na Dancer Encore, na wspólne wystąpienie tutaj na ulicy Wrocławia. Jesteśmy na Facebooku w grupie właśnie Dancer Encore Wrocław. I zapraszamy muzyków, ale wszystkich ludzi do wspólnej zabawy, do łączenia się i do śpiewania. Sekcji, jako sekcja bębniarska, jako muzycy. Bardzo lubimy to robić, bardzo lubimy grać i też bardzo fajne są takie inicjatywy. Bardzo fajna, promuje wolność i to jest największa w tej chwili wartość po tym, co się działo w ostatnim czasie. Pokażmy każdemu, że można, cieszmy się życiem i po prostu bądźmy razem, bez ograniczeń. O. Jeśli chodzi o muzykę, to mogę powiedzieć jeszcze od siebie tyle, że bębny, a szczególnie bębny afrykański, niosą ze sobą bardzo ciepłą, ognistą wręcz, pozytywną wibrację, która napędza ludzi do działania i nastraja ich optymistycznie, jak można było widać. Wszyscy tańczyli, bardzo dobrze się bawili i wzajemnie się ładowaliśmy tym, co tutaj w przestrzeni krążyło. Także bardzo piękna inicjatywa. Jak widać tutaj na załączonym obrazku, grałam z poświęceniem. Nie obyło się bez ran, także wielkie serdecznie dziękuję dla autorów i naprawdę oby takich inicjatyw więcej. Dodam, że w czerwcu będzie powtórka, więc mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej.
rewolucja. To jest rewolucja, ewolucja światowa. Chodzi o to, że przez te pieśni Danse Encore, czyli tańczymy znowu po prostu. Zapraszamy wszystkich do tańca, cieszymy się, to się rozprzestrzenia po całym świecie. Dzisiaj po raz pierwszy było w Polsce. Wolimierz dzielnie stawił czoła. Się nie przejmujemy jakimś lockdownami. Historia i ona będzie się rozszerzać.